Patrzcie, jaki fajny kombajn u sąsiada. Ten kombajn jeszcze dziś, w tym roku normalnie obskoczył żniwa. Klas Protektor. No i znajdujemy się tutaj na działeczce, w której mogli się podziwiać, jak tato starą koparką wyciąga korzenie. Tutaj jest ten kawałek, który robimy. Całe pole jest na długość, my robimy teraz poprzek. Ma prawie 6,5 hektara. My tu mamy jakieś pół, może troszeczkę więcej jak pół hektara do zrobienia gruberem. Kurczę, żebyśmy się tutaj tego nie zakopali. Tutaj są jeszcze pozostałości po melioracji. Trzeba ten rów zakopać. Ja to troszeczkę podrównałem, ale ten rów to niestety tutaj będzie musiała przejść koparka, jeszcze go troszkę podsypać. No i będzie tutaj już ładnie odprowadzona woda. Rzeczywiście mamy tam poprowadzone do rowu rurę i cały czas z tej rury woda leci i już widać, mimo tych takich bardzo intensywnych opadów, te deszcze u nas się już, znaczy ta woda tutaj z tej działki już nam ucieka. Jeszcze jest to podmokłe miejsce, ale już się nie wylewa na całą tutaj część, można powiedzieć, takiej szerokiej poprzeczki. To jest raz, a dwa, no już nawet tam, gdzie jest podmokłe, to już widać, że tam nie jest bajoro, tylko jeszcze jest po prostu mokro, więc ta woda, myślę, że prędzej czy później zejdzie i będzie po prostu pole osuszone. Do tego przed wjazdem na pole, bo tutaj jest u podnóży takiej górki lokalnej te pole, więc troszeczkę wyżej tam za tymi drzewami mamy wybija źródło i to źródło pchało wodę, plus woda, która spływa po deszczu stokiem, też tam dolewała na te pole. Jest zrobiony rów, cały czas tam wali woda, naprawdę sporo tej wody jest, także wydaje się, że jest już temat zakończony, jeżeli chodzi o tutaj odwodnienie tej działki. Został jeszcze jeden korzeń do wyciągnięcia po dębie. No to będzie masakra, nie wiem, czy nie będzie trzeba jakiejś drugiej koparki wzywać. On jest za krótko ucięty i naprawdę mega, mega ciężko jest tutaj cokolwiek z nim zrobić, ale myślę, że na wiosnę przed siewem się go wyciągnie, pole się tutaj wyrówna. No i uda nam się już w czwartym roku, chyba jak użytkujemy tą działkę, doprowadzić ją do pierwotnego wyglądu, kształtu. Zaraz wam opowiem, jak to wyglądało wcześniej. No ciągnik tutaj ma co robić naprawdę pod tą górę, no tego nie widać na kamerach, no ciężko to oddać, ale my tutaj naprawdę się wspinamy dość mocno. Myślę, że już dalej na lewo nie będę szedł, tylko już tutaj to, co w środku zostanie zrobione. Z tego względu, że tutaj jak teren jest podmokły, teren podmokły lubią osty, no i na tym podmokłym terenie mamy troszeczkę więcej ostów. No i tam dalej tych ostów nie ma, więc nie robimy całej działki, tylko trzeci raz poprawiamy tutaj na chwasty, żeby je jak najlepiej tutaj zwalczyć. A więc tak, ta działka miała pierwotnie, była w takie dwa, można powiedzieć, płasko zwyże. Jeden miał gdzieś około niecałego hektara, drugi 3-4 hektary, a reszta to były skarpy. Czyli granica pola jest tutaj, jak te drzewa rosną, a tutaj te zbocze, które idzie w dół, to była dużo wyższa, dużo bardziej stroma skarpa. I my po prostu tutaj wyrównaliśmy teren w ten sposób, żeby można było połączyć resztę pola z tym pierwszym takim płaskozwyżem. Następnie potem pójdziemy, wam pokażę, bo tam jeszcze mam takie drugie, mam takie przewyższenie, taką dolinkę. Można powiedzieć, taki rów na polu, który się normalnie uprawia, bo to jest dość duża tam różnica wzniesień.
I tam też te osty są, tam trzeba przejechać, no nie wiem, 4 razy to maksimum się przejedzie w tą i z powrotem. I tam też było takie właśnie skarpa, też zostało to połączone, więc uzyskaliśmy, no można powiedzieć, no około 4,70 chyba mieliśmy wtedy hektara z tej działki, a następnie hektar 80. Hektar 80 tutaj, zaraz mam pokażę, jak się nawrócę. Tutaj jak widać tam na górze są drzewa, granica pola, tam jest jeszcze parę brzóz. No to od tej granicy w tą stronę na szerokość taką, która daje nam hektar 80, było samo siewów brzozy i innych jakichś krzewów, nie wiadomo czego, no w tysiącach. Naprawdę wiele przyczep się stamtąd wywiozło, no cuda się robiło, żeby zrekultywować korzenie. Dopiero w czwartym roku udało się, to znaczy się w tym roku, po wyciągnięciu korzeni, po wyrwaniu, że już nie wyciągamy kolejnych nowych. Także już jest pole, można powiedzieć, dopiero w czwartym roku zrekultywowane. Kurczę, trudne słowo. No. No to sami widzicie, ile pracy trzeba było włożyć, żeby w ogóle zdobyć jakąś ziemię tutaj u nas i żeby można było na niej uprawiać. Także nic za darmo nie przyszło. Myślę, że uczciwą cenę zapłaciliśmy za te pole. Ani chyba my nie jesteśmy poszkodowani, ani gospodarz, który nam te pole odsprzedał. Także no, są góry, doliny, ale jest dość spore pole. Zaczynamy doprowadzać się do porządku, więc i zaczynają być plony coraz lepsze. Także myślę, że jeszcze będzie trochę pociechy z tego pola. No i trochę Ala ponagrywała mnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekawy bardzo. No widzicie, jakie są warunki, jakie mamy górki, jak trzeba się grzebać. Jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, pewnie się będziecie ciekawi, co tak tutaj zielono jest, nie? Bo to jest właśnie ten owies, który mi wytłukło według Concordii 2 tony na hektarze. Kurczę, nie powinienem tak robić. O, dobra, teraz. I postanowiłem go zostawić na taki pseudopopłon, no i właśnie za 2 tygodnie będziemy tutaj, za 3 będziemy tutaj wykonywać orkę rzeką ostateczną na zimę. Zlikwidujemy ten owies, ale widać, że on tam dalej jest gęsty, bardzo fajny i on naprawdę sobie super poradził z chwastami, także tych chwastów jest mało tam. O, i zobaczcie, tutaj jest ten przejazd. Ja teraz zrobiłem kolejny i ta woda rzeczywiście, no jednak ciężar robi swoje. Mieliśmy tutaj nie dawać żadnej rury, no ale wychodzi na to, że będziemy musieli tutaj przejechać, dać rurę i ją po prostu jeszcze głębiej wkopać. Tą wodę ja tak jakoś się postaram przejechać, żeby te kolejne zlikwidować znowu. No, bo... O cholera, a zahaczyłem. No nic takiego się nie stało. Oprócz tego, że się przestraszyłem, że siedzę. No i teraz woda ruszyła. Jeszcze lepiej zrobiłem. No to super właśnie. No, tak, że tej wody jest sporo, tam będzie trzeba wsadzić rurę. Jak wsadzimy rurę, zakopie się, ta woda będzie odprowadzana do rowu, także kolejne pole będzie osuszone. No i tak do przodu, co roku do przodu, byle coś tam, jakiś tam improvement wprowadzić, nie? Dobra, chyba na dzisiaj to będzie koniec. No tak, obiecałem wam, że jeszcze będzie kawałek z pracy przy drzewie, ale jak przyjechałem za wam, tacie pomóc, to za to już jest w takim gazie w tym roku, że już prawie wszystko skończył i pojechał tym razem nie do domu, tylko jakiemuś koledze z rodzinnej wsi całą przyczepę zawiózł, bo mu już obiecał. Tato mówi, że już mu dawno obiecał taką przyczepę. No, to starszy człowiek, już nie tak zdrowy jak tato, no i no, trzeba pomagać ludziom. Nie? Różne tam historie chodzą po ludziach, nie? Każdy wie, jak to wygląda. Dobra, także już dzisiaj z drzewa chyba nic nie będzie.
Odcinek wyjdzie bardzo długi, także w sam raz na niedzielę, kurczę, po obiadku się zrelaksował się do spania. Także na razie, do usłyszenia, cześć. Paweł, tego nie wrzucasz na film.